Książka Krew w Piach, materiał do tej książki o krwawym tulipanie. Na początku cię szokowało, ale kiedy już skończyłaś tą książkę, to już nie do końca. Oswoiłaś ten temat? Na początku mnie szokowało przede wszystkim to, że ten człowiek był bezkarny i że ta historia się układa w taki sposób, dla mnie zaskakująco, zbyt doskonale. Czyli jakby ofiary do siebie bardzo pasują. Zabójca i, i ofiara tworzy taki naprawdę zgrany tandem. Tak jest, jakby mówi się, że. Zbrodnia jest najbardziej intymną relacją, jaka w ogóle istnieje. Czy uważasz, że można latami żyć z mordercą albo żyć obok mordercy i nie zorientować się, nie poznać, że z tym człowiekiem jest coś nie tak? Podzielam Twoją niezgodę na to, bo ja dokładnie mam to samo. Za każdym razem, jak jest taka historia, i ona mówi, że ona nic nie wiedziała, i ona mówi, <laughs> że ona się nie zorientowała, a ale trzeba powiedzieć, że bardzo często one, im się to opłaca. To był jeden z piękniejszych etapów mojego życia. Ja pamiętam, jak wyprzedawałam meble z domu, pozbywałam się wszystkiego właściwie. Wstawiłam do komisu moje antyczne biurko, które miałam, które kupiłam wcześniej w czasie Prosperity. Potem je wykupiłam za wyższą kwotę, ale nie sprzedało się. Kasia, jesteś chyba jedyną osobą w Polsce, która powiedziała, że bieda jej sprzyjała, że bieda była pięknym tak, czasem. To, to jest po prostu... Słuchaj, to mnie zbudowało moim zdaniem. Cześć, tu Natalia Szymańczyk. Witam Cię w moim podcaście. W moim podcaście goszczę dzisiaj Kasie Bondem. Cześć, dzięki, że jesteś. No to wielka przyjemność, nareszcie Cię poznać. Dziękuję Ci bardzo. Jak miło, od razu na sam początek. Ale ja mam bardzo poważne, takie trochę pobudzające wyobraźnie pytanie na start, bo lubię takie zadawać. Mhm. W jakich okolicznościach Katarzyna Bonda byłaby zdolna popełnić zbrodnię? U. Może nie rodem z swoich powieści, chociaż... Że konkretnie ja? Myślę, że tak jak każdy. Albo w grupie. W grupie nie, w grupie to się nie opłaca, bo zawsze jest słabe ogniwo i łatwo cię złamią. Tak, tak, to wpadniesz szybko. Myślę, że jak już robić to samodzielnie, to nie jeden serial to pokazał. No, znaczy, ja myślę, że to by musiało być naprawdę nagromadzenie dosyć długie, jakichś porażek, deficytów i różnego rodzaju trudności, które by mi złamały hard ducha i, na, i nagromadziły taki, tak dużo takiego żalu, agresji, frustracji i wściekłości, bo z tego się bierze zbrodnia. I myślę, że albo druga opcja, no to, to ta wyrachowana. Natomiast ja jej nie polecam, bo ja uważam, że to jest po prostu jakbyś łykała truciznę. Czyli jakby planując odwet, człowiek sam sobie robi krzywdę i bardzo często te osoby, no mówimy o takich, które zostały złapane, tak. płaci za to no nie tyle karą więzienia, ale. Takim złamaniem życia, i nawet nie chodzi mi o poczucie winy, bo niektórzy nie mają sumienia i jakby nie omijają ten element. Ale tracisz wszystko de facto, jakby wiem doskonale o czym mówię, bo napisałam taką książkę polskie morderczynie. Ja się dokładnie do tego odnoszę, bo to jest książka, która pokazuje, że nic nie jest czarno-białe, i nam się wydaje, że my jesteśmy tak daleko od tych kobiet, które akurat ty obrazowałaś, prawda? A jednak w każdym z nas jest taka jakaś agresja, takie paliwo, które tylko potrzebuje jakiejś właściwie zapałki i ognia, i buch jest. No, i to są bardzo różne kobiety. Ja też je tak dobierałam, jest ich 14 w książce, ale one są wybrane w taki sposób, żeby właśnie pokazać te puzzle, które tworzą cały obrazek żeńskiej zbrodni. I w większości przypadków i tak, i tak myślę jest, bo prawdopodobnie ani ja, ani ty, gdyby nawet doszło do konfliktu, gdyby nawet była sytuacja krytyczna, to, to byśmy się zatrzymały. To są takie milisekundy, taki naprawdę moment. Że w pewnym momencie odpuszczasz i odchodzisz. Jakby zbrodnia bierze się z konfliktu, to jest taki pierwszy moment, kiedy ty chcesz tego, ta druga osoba chce czegoś innego, albo ten ktoś chce cię zdominować, a ty się na to nie zgadzasz. I tak wygląda y, każdy rodzaj przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu też. A w obronie własnej? Ale to jest, y, to, to już w ogóle jest zupełnie inna dyskusja. Bliskich? Natomiast też mi się wydaje, że. Musiało być nagromadzenie tego żalu i tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam, żebyś tak zareagowała, bo w większości przypadków my jesteśmy w stanie się oddalić, po prostu się zdystansować, potraktować to jako stracony czas, straconą energię, stracony kawałek życia, stracone pieniądze często i odejść. I jakby bardzo wiele osób tak robi, i ja najprawdopodobniej też bym tak zrobiła. Natomiast mówię o tych kobietach, to, które zostały skazane ze 148, to. W ich przypadku sprawa była poważniejsza, ponieważ w większości życiorysów w dzieciństwie albo w młodości one były ofiarami różnego typu. Jakby nie została zbudowana taka twarda materia, baza, fundament emocjonalny, który pozwoliłby jej właśnie w momencie konfliktu obronić samą siebie. Czyli one wtedy zareagowały agresją, czyli to, co znały, przekazały tą agresję i nie będę jakby wrzucała ich do jednego worka, bo jest cała książka o tym i każdy przypadek jest inny, ale tam mamy molestowanie seksualne, molestowanie psychiczne, tam mamy brak miłości w domu, tam mamy zimny wychów tak zwany, chociaż inteligencka rodzina wspaniałych ludzi, wysoko wykwalifikowanych i wręcz znanych w mieście. Mamy te wszystkie elementy, które łączą się z takim deficytami, które się tworzą w dzieciństwie i te osoby po prostu kontaktując się z innymi ludźmi, społecznie, jakby nawiązując relacje, one po prostu poszukują e, wypełnienia tej luki. No, nie będę w to wchodzić, bo, y, bo no, jakby to jest bardziej, bardziej skomplikowane, natomiast mi się wydaje, że to warunkuje, że kiedy następuje katalizator, bo zawsze zbrodni jest katalizator, mhm. czyli może to być, tak jak mówisz, nawet mhm. w przypadku obrony koniecznej, czyli reagujesz na zło, czyli ktoś atakuje ciebie, to to jest katalizator, ale z katalizatorem może być nie wiem, sprawcy często, jak wgłębisz się w jego życiorys przed dokonaniem na przykład przestępstwa czy pierwszej zbrodni u to on tak, stracił pracę, jego sytuacja finansowa się pogorszyła, automatycznie spada mu samoocena, bardzo często ma różnego rodzaju konflikty nierozwiązane, które się za nim ciągną, i jeszcze dodatkowo, często na przykład ma jakąś rodzinę albo musi odpowiadać społecznie przed innymi i przeprezentuje się lepiej niż. Czy, niż to jest w rzeczywistości, czyli sam sobie robi taką fałszywą wizytówkę I, bo, i wystarczy wtedy, i czyli tak jakbyśmy widzieli, jakby domek jest zbudowany, ale tam fundamenty są całkowicie zmurszałe, zbutwiałe, yy, zniszczone, i, i wystarczy ruszyć i to runie. I jakby zbrodnia jest czymś takim, to znaczy, że ten domek runie. Czyli nasza, ja zawsze mówię, i, i też o tym są kryminały, wszystkie moim zdaniem, że nie tylko w w czasie y, przestępstwo ofiara ginie ale też zabójca sam siebie zabija mówię o człowieczeństwie Czy ciebie coś jeszcze szokuje bulwersuje bo tak w twoich książkach była my, był kanibalizm prostytucja nieletnich e, zwłoki kobiety w walizce Jest coś co cię jeszcze szokuje No teraz mam na warsztacie <laughs> taką książkę szkoda że nie mogę powiedzieć która e, no powiedz. totalnie mnie poraża na, nie mogę powiedzieć bo jak zdradzę temat to ja mam taki zwyczaj że Dopóki piszę, to nie zdradzam, dlatego że wytracę tą energię, mhm. taki impact, który mnie napędza i który. Więc ja potrzebuję tego przerażenia. Jak pisałam to, trzy razy zaczynałam i nie byłam w stanie sobie poradzić z ogromem zła, które było tak blisko, jakby dotyczyło mojej koleżanki, mojej siostry, nawet mojej matki, tak? Dlatego, że tam jest taka sytuacja, gdzie syn poszukuje matki. I to jest wstrząsające, i moim zdaniem, jest takie odwrócenie, yy, i działa na nasze poczucie bezpieczeństwa, że my się czujemy zaniepokojeni, więc ta sprawa, krew w piach, dla, dla mnie była no, totalnie wstrząsająca. Więc w momencie, kiedy piszę, kiedy pracuję nad tematem, to wręcz to musi mnie przerażać i muszę tego nie rozumieć, bo jakby poszukuję w fabule odpowiedzi na moje pytania. I te zagadki, które ja tam wkładam do moich kryminałów, albo tutaj to jest True Crime, ale też jest intryga, i one jakby są tożsame z tym, co ja czuję. Jakby czytelnik jest, biorąc do, do ręki książkę, na tym samym poziomie emocjonalnym co ja. Ja bardzo w to wierzę, że pomiędzy wierszami moje emocje się wyświetlają. Mhm. Natomiast powiem ci, że i to jest magiczne, kiedy książka już wychodzi, kiedy już to zamknęłam. To naprawdę tego nie ma. Już to, ten temat jest tak, jakby przeze mnie oswojony. On jest przepracowany, przemyślany. Prze, anal analizy robię różne kryminalistyczne, tak jak robią to analitycy y, policyjni, czyli masz różne. Te, no My to znamy z amerykańskich filmów, czyli te nitki. W Polsce się to robi na takich diagramach. To, to jest bardzo ciekawe i o wiele bardziej skomplikowane niż te nitki. Jak ja widzę te nitki w serialu, to już po prostu <laughs> widzę moich kolegów policjantów, którzy się wkurzają, bo to jest totalnie tylko i wyłącznie teatralne, jakby symboliczne, te połączenia wszystkich bohaterów dramatów w śledztwie są tak skomplikowane, że często jest to taki rulon, albo są to takie następujące po, siebie, po sobie kartki i ten plik potrafi być po kilkadziesiąt stron, gdzie tam są i połączenia telefoniczne, winiki są bardzo wielką kopalnią wiedzy, BTSy, tutaj nie będę nic spoilerować, ale to jest po prostu dzisiaj, w dzisiejszych czasach technika jest głównym, że tak powiem, narzędziem do wykrywania śledztwa, na pewno w poszukiwaniu ciał, ale też wszystkie relacje takie w mediach społecznościowych, to wiadomo, natomiast wszystkie relacje osobiste, towarzyskie, a często takie tajemnice, na przykład, no nie wiem, w oczywisty sposób wiemy, że jak ktoś ma romans, to znaczy, że tutaj coś jest pod spodem, ale mamy też relacje takie między sobą, że są trzy przyjaciółki i niby one są zewnętrznie. Wszystkie trzy się lubią, ale jak się zagłębisz, to nie do końca tak jest. I między tymi dwoma na przykład są różnego rodzaju konflikty. Bardzo często wychodzą tego rodzaju rzeczy właśnie z takich drobnych, małych elementów. Więc te analizy, one są po prostu niesamowite. Więc ja takie podobne rzeczy robię, żeby pisać moje książki, i to się sprawdza, bo ja wierzę, że właśnie tak świat wygląda. Jak się go rozłoży na czynniki pierwsze, to przypomina to taki bardzo prosty algorytm. Nie, nie to, co my widzimy, te wężyki, które robią fachowcy od IT i ci wszyscy magicy, tylko to jest tak naprawdę bardzo proste, ale dla nas, dla naszej umysłowości i dlatego jaka jest nasza percepcja, to to jest nadzwyczaj skomplikowane, ponieważ ludzie kłamią I, 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 to, i to moim zdaniem jest najciekawsze i w każdym kryminale tak naprawdę o to chodzi, żeby odkryć prawdę. Czyli chcesz powiedzieć, odpowiadając pokrótce na moje pytanie, że <noise> książka Krew w Piach, materiał do tej książki o krwawym tulipanie, na początku cię szokowało, ale kiedy już skończyłaś tą książkę, to już nie do końca. Oswoiłaś ten temat? Na początku mnie szokowało przede wszystkim to, że ten człowiek był bezkarny i że ta historia się układa w taki sposób dla mnie zaskakująco zbyt. Doskonale. Czyli, jakby ofiary do siebie bardzo pasują. Zabójca i, i ofiara tworzy taki naprawdę zgrany tandem. Tak jest, jakby mówi się, że zbrodnia jest najbardziej intymną relacją, jaka w ogóle istnieje. Na pewno jest to o wiele bardziej intymna aniżeli akt seksualny, kiedy ludzie się łączą cieleśnie i duchowo. Dlaczego? Dlatego, że masz do czynienia z przestrzenią. Totalnej dominacji, jakby do tego dąży zabójca. Więc jak, y, czytając akta, tego było 70 tomów, tego było bardzo dużo. Oprócz tego jeszcze rozmawiałam z mnóstwem ludzi, którzy mi pomagali. Czy ty skończyłaś jakiś kurs szybkiego czytania? <laughs> to nie, trwało <laughs> Jak się przechodzi szybko. przez 70 tomów akt? No, się ja ciężko. całe bo... życie nie przeczytałam. Sorry. Wiesz, to, to jest bardzo <laughs> ciekawe. To znaczy, dla mnie to ja mam, To jest moje hobby, tak wyznam ci. To, ja naprawdę to lubię. To jest, twoim hobby jest czytanie akt? To jest fascynujące. To znaczy, musisz okay. się przekopać. Musisz się przekopać przez te wszystkie e, protokoły, które często. Bardzo dużo jest takich elementów, które e, z mojej perspektywy nic nie wnoszą, bo z perspektywy Policji, Prokuratury czy sądu one były na przykład kluczowe, ale dla mnie ważne są takie bardzo drobne elementy. Stąd też w tej książce znajdziesz takie detale, które są prawdziwe, ale one są. Myślę, że dla śledczych one by nie były istotne, typu, seledynowa walizka jest istotna, dlaczego jest seledynowa, dlaczego on nosił różowe koszule, e, dlaczego Wanda cały czas się ubiera na biało. Dlaczego hotel na godziny nazywa się Mewka? Jak wyglądała mama Adama Szulca? Wszystkie. Mogę tak wymieniać bardzo długo. To są detale bardzo drobne, które tworzą scenografię, konstrukcję tej opowieści, tej fabuły. I one wszystkie zapewniam cię. No nie wiem, dlaczego ona jeździ mini, tak? Nie powiem, która. To jest nie istotne. Są, jest mnóstwo. Choćby, nie wiem, siekiera w bagażniku, wszystkie te detale Albo takie... bombonierki. Bombonierki. No, karton z bombonierkami. <laughs> Oczywiście znaleziony został w, w przesłuchaniach y, tych kobiet. I jakby. Więc ja szukam innych rzeczy, aniżeli myślę, że dziennikarz by szukał. Ty jeszcze dodajesz coś narkotycznego do swoich książek, a mianowicie każdy rozdział kończy się tak, że trzeba przejść dalej i nie można przestać. Czy uważasz, że Uwielbiam można. tu przychodzić. <laughs> <laughs> Czy uważasz, że można latami żyć z mordercą albo żyć obok mordercy i nie zorientować się, nie poznać, że z tym człowiekiem jest coś nie tak? No tak, to jest Bo tak. ja zawsze zastanawiam się, jak słucham takich opowieści, jak czytam, to tych, jestem tych, taka, tych, wiesz, najmądrzejsza. Myślę sobie, nie, no po prostu no były jakieś symptomy. No, jakieś symptomy. Zawsze są jakieś symptomy. Jak sym myślisz? Zawsze są jakieś symptomy i. Y te kobiety są specyficzne, to znaczy ja y, podzielam two, y, twój taki, Twoją niezgodę na to, bo ja dokładnie mam to samo. Za każdym razem, jak jest taka historia, i ona mówi, że ona nic nie wiedziała, i ona mówi, że ona się nie zorientowała, a, ale trzeba powiedzieć, że bardzo często ona, im się to opłaca. One albo nie mają odwagi stanąć w prawdzie, albo y, wygodniej im jest. Taka jest prawda. Jest im po prostu wygodnie, ponieważ mają rodzaj gratyfikacji. Ja nie mówię, że to jest świadome. Może one sobie tego nie uświadamiają. Kasia, najprostsza, najbliższa historia. Gwałt z ulicy Żurawiej. W tak. mieszkaniu tego mężczyzny były materiały, książki, artykuły o morderstwach i gwałtach. I miał dziewczynę. No i ona po prostu wybiórczo traktowała te elementy, które chciała widzieć. I tak można to porównać do trywialnej zdrady. Czy kobiety nie zauważają, że są zdradzane? Jakby mamy ogromną intuicję. Wszystkie mamy, bohaterki były, ale mamy. Ogrom... I widziały. Mamy po większość. prostu nawet nie, to nie tylko jest kwestia intuicji, po prostu czujesz i, i, i znasz tego człowieka bardzo dobrze. I ty nie chcesz tego widzieć. I ta, ta pani też nie widziała tych wszystkich materiałów, i moim zdaniem no to, to jest straszne, ale też z tego powodu oni się tak dobrali. Oni się tak dobierają idealnie. Czyli on wie, że ona nie będzie widziała, bo gdyby ona zachowała się inaczej, to by już nie byli razem. Więc to jest, to jest takie piekło niebo jednocześnie. Nie chcę ich oceniać. Jakby nie chcę oceniać nikogo, bo moim zdaniem to jest znowu temat na, na, na fabułę albo na tak. postać literacką, którą możesz zgłębiać i wtedy możesz poprowadzić tą postać i, i czytelnikowi zostawić refleksję, bo moim zdaniem to jest najbardziej fair. Natomiast ocenianie myślę, że bardzo wiele z nas popełnia różnego rodzaju błędy i te błędy są naturalne i ja rozumiem, że jeżeli ktoś raz na początku tego nie zauważył i yy, no to miał prawo. Natomiast jeżeli ktoś przez ileś tam, nie wiem, lat albo przez ileś miesięcy funkcjonuje w czymś takim i tego nie widzi, to znaczy, że nie chciał tego widzieć. Nawet jeśli widzi siekierę w bagażniku obok kwiatów i Bombonierek? No, co byś się pomyślała? <laughs> um, na pewno nie uwierzyłabym w tłumaczenie, że każdemu mężczyźnie y, zawsze przyda się siekiera. Znaczy... I łopata. <laughs> no, no, no tak, no, Zwłaszcza, że jedna, jedna ze scen w książce dokładnie o tym opowiada. I jakby, no to tak jak z tą strzelbą y, Czechowa, tak? Czyli, tak? która jest zawieszona na ścianie, musi wystrzelić i tak samo Prawda. z tą siekierą, wobec czego. Mm, nie uwierzyłabym, że jest wykorzystywana tylko i wyłącznie do rąbania drewna. Znaczy, ja, ja powiem ci szczerze, że jak ja czytałam te akta, to ja większość tych rzeczy nie wierzyłam. Przysięgam. Dlatego bardzo walczyłam o to, żeby na okładce książki się znalazła ta adnotacja, ta historia wydarzyła się naprawdę, ponieważ tak. bałam się, że ludzie mi nie uwierzą. Że ludzie pomyślą, że no już naprawdę, tak wiesz, chciałam, przesadziłam i teraz idę na chwytach takich tanich. A to wszystko miało miejsce. I jakby to było dla mnie najbardziej wstrząsające, i nadal jest, i nadal jakby mam teraz takie poczucie misji, że powinno się o tym mówić, żeby mówić o tym, żeby kobiety o tym mówiły, bo nawet jeżeli chociaż jedna po obejrzeniu tego programu zastanowi się nad sobą i pomyśli chwilę i odważy się sobie przyznać, bo to przecież o tak. to chodzi, to myślę, że mamy sukces, bo w gruncie rzeczy to jest książka o relacjach. To jest kryminał, dużo jest trupów, są siekiery, są łopaty, jest mnóstwo zła, jest dużo płaczu, ale tak naprawdę to jest opowieść o relacjach. Tak. I tak samo, jak on czynił zło z rozmysłem w sposób, na zimno, tak samo one tworzyły sobie taki rodzaj bajki, tej takiej mgły wokół, żeby nie widzieć tego wszystkiego, bo inaczej nie jestem w stanie tego wyjaśnić i i one chciały tą mgłę mieć. Chciały to tak jak y, y, filtrów używają ludzie do tego, żeby lepiej wyglądać. Albo nie, nie filtrów. Słuchaj, są takie osoby. Dla mnie to jest wstrząsające, powiem to. Że znam kobietę, a ona potem widzę na Instagramie jej zdjęcie i to w ogóle nie jest ona, bo ma tak przerobioną twarz. Ale ona myśli, że jest ona. Ale wyobrażasz to sobie? <laughs> że żyje w takim zaprzeczeniu? To jest taka rzeczywistość wokół nas. No ale dla mnie to jest po prostu totalny fałsz, tak? Najlepszy no dowód na to, że pewne rzeczy możemy sobie jakoś właśnie zamaskować w swoich własnych głowach. A Ale cały czas. Gdybym, rozmawia... gdy, i myślę, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, dokładnie ten sam jak y, z tym przetwarzaniem twarzy, czyli te osoby, które tutaj zostały ofiarami, przetwarzały jakby ten świat, robiły taki filtr sobie, który był nieprawdziwy, i potem kiedy zostały wybudzone z tego snu, ktoś im zabrał tą zasłonę, bo tak było, bo wszystkie jak jedna mówiły te, które przeżyły. Że to jest zgroza, że one czują się, jakby były wcześniej pijane albo naćpane, i one mają teraz po prostu kaca, budzą się i ten świat wygląda zupełnie inaczej. One nie wierzą, że to się w ogóle wydarzyło, że to jest niemożliwe, że to się wydarzyło. I moim zdaniem to nie jest tylko kwestia technik tego pana, że on był taki sprytny, ale że one chciały być uwiedzione. I ja bronię ich, nie krzyczę głośno, ktoś powie, że one były zbyt łatwowierne albo naiwne. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w, w, w niej w nich, w moich bohaterkach, był taki defekt. Po prostu taki ogromny. Miłości samotność. Tak, tak, jakby to. I one powinny najpierw to same zapełnić. Ofiarami twoich, ofiarami głównego bohatera twoje, twojej książki są właśnie kobiety, które krwawy tulipan, bo tak został nazwany, to jest true crime, historia prawdziwa, omamiał wchodził z nimi w romanse i. Przejmował ich majątki. To jest właśnie ta historia w tle. Ale ja czytając też tę książkę, doszłam do takiego wniosku, że tak naprawdę odzierasz trochę kobiety z tej całej otoczki, którą my zbudowałyśmy sobie przez ostatnie lata, feministyczne. Czytając to, ja myślałam, że to jest jakaś historia sprzed 50-80 lat, i musiałam sobie ciągle przypominać, że to są czasy teraźniejsze, prawda? Ponieważ tyle mówimy o tym, że jesteśmy niezależne. I kobiety tutaj też. Piastują stanowiska, mają swoje zawody, mają swoje życie, a jednak pomimo tego ulegają człowiekowi, który przychodzi i roztacza przed nimi taką aurę jakiejś niesamowitej takiej, takiego docenienia, y, 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 aurę takiego zainteresowania wokół nich. I one po prostu idą jak ćmy do ognia. Niesamowite. Bardzo Ci dziękuję, że to zauważyłaś. To jest myślę, że jeden z takich na, myślę, że to jest taki jeden z najpiękniejszych momentów mojego, moich wywiadów, dlatego że. Dokładnie to w tej historii jest, jakby się wydawało, że. Ee, że to się dzieje dwie dekady temu, Dokładnie. cztery dekady temu. A my i... jednak cały czas mamy tą atawistyczną potrzebę w sobie, że jak ktoś przyjdzie i nam yy, zasłonki, mi, naprawi coś, naprawi kolanko hydrauliczne, że my cały czas jednak szukamy tego yy, księcia na białym koniu, który przyjdzie i nas uratuje, przykryje nas kocem, powie nam, że wszystko będzie dobrze i jesteśmy w stanie dla takiego człowieka zrobić wszystko. Ja myślę, że takich kobiet to są idealne ofiary i jest ich tak. Dużo. Właśnie to Miliony. jest, moim zdaniem, myślę. to jest najstraszniejsze w tej książce tak. i w ogóle w tej historii. To jest gotowy I ona... przepis też dla kolejnych y, oprawców. Znaczy, ja myślę, że ta książka po prostu demaskuje to. Demaskuje ten system, że jakby jest pewien rodzaj, że my żyjemy na dwóch biegunach. Tak. Po prostu. Mamy taką wspaniałą twarz, tak, kobieta sukcesu, kobieta, która prowadzi swój biznes, ona jest cała wyszykowana, ona po prostu jest piękna, dba obsesyjnie o swoją figurę, więc jest szuplutka i w ogóle nie widać po niej, ile ona ma lat. I te wszystkie pierdy, tak? Ja nie mówię, że to są pierdy, ale to jest Ale okazuje maska. się, że są, to, no to, jest, to jest maska. maska. To okazuje się, że może to wszystko powrócić na faceta. Mamy na drugim biegunie małą dziewczynkę która chciałaby, żeby ktoś się nią zaopiekował i żeby podawał jej to kakao. I kiedy on to robi, to po prostu okazuje się, że jest bardzo niebezpieczny typ. Moim zdaniem, jakby to jest zupełnie niesamowite, że właśnie możemy o tym rozmawiać i żeby nawet jeżeli ktoś nawet jest w takiej sytuacji, ja po powiem ci szczerze, no, jest mnóstwo kobiet, które są wspaniałe i doskonale sobie radzą na tej niwie męskiej, bo tak naprawdę to jest walka męska, to co te robią bizneswomen, wszystkie polityczki nasze, wszystkie kobiety mocne, feministki, one idą na marsze, one po prostu walczą. A tutaj, na drugim biegunie, masz tą schowaną dziewczynę i one się nawet do tego nie przyznają. I nie powiedzą tego głośno, bo to by bardzo źle wyglądało w mediach, w social mediach. Kasiu, to teraz po zadam prostu, ci. Moim zdaniem chodzi o to, żeby zintegrować te dwie postaci w nich. I tylko to ta kobieta może zrobić. Zresztą do mnie pisze mnóstwo kobiet teraz mnóstwo. Po prostu ta książka otworzyła jakby worek dokładnie tego tematu i to jest mhm. super. Cieszę się, że to zauważyłaś, dlatego że myślę, że im więcej będziemy o tym gadać, to tym więcej kobiet pojmie, bo tu nie chodzi o ocenianie tych, które były ofiarami. I, o, I tu nie chodzi w ogóle o jakieś moralne rzeczy, ani o jakieś tam honory, ani o godności. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że... I nie chodzi też o to, że o, trzeba się strzec tych narcyzów, bo oni są tacy groźni, mają... Stosują mu z i jakieś tam swoje techniki. Nie zastosowałaby... Nie zastosowałby żadnej techniki, bo ona by nie, zadał, za, nie zadziałała na kobietę, która nie ma tych dwóch biegunów, tylko tak jest mniej więcej w środku. Czyli ma zintegrowane te przestrzenie wojownika, i, I dziewczyny. Teraz Poproś zadam tu. ci kontrowersyjne pytanie. Czy był taki etap w Twoim życiu, kiedy sama uległabyś Adamowi Szulcowi, czyli bohaterowi Twojej książki, krwawemu tulipanowi? No nie wiem, czy, bym, czy byłam aż tak głodna miłości i yy, zdesperowana, ale był taki e etap w moim życiu, że te moje dwa bieguny były na. Tu, tu, tu byłam ja, Katarzyna Bonda, która zwycięża i pisze książki i w ogóle ma sukces, a tutaj byłam ja samotna. Bo tak, tak było. I w każdym, w każdym przypadku myślę, u każdej kobiety te przyczyny tego, dlaczego takie bieguny są, to ona już sobie musi odpowiedzieć, bo bardzo często to wychodzi z obiektywnych rzeczy, z jakichś tam losów życiowych. Natomiast było kilka u mnie takich sytuacji, jak byłam w takiej konstrukcji. Że nawet może i y, pojawiały się osoby, które mogłyby. Nie, nie tyle, że wozili się kierę, ale, ale próbowali mnie manipulować. Naprawdę Na... nie spotykałaś się z nikim, kto woził się kierę? Kurde no. Wiesz co, no po prostu myślę, że y, ja, ja nie wiem, czy w ogóle. Znaczy podobno są mężczyźni, którzy wożą te łopatki i saperki do do śniegu. Krwawe Także uważajcie, pan. bo jeżeli ma saperkę, to... Jedna pani mi napisała, że ona sama wozi siekierę y, z lidla. A nie, i... to kobieta jak wozi, to co innego. Właśnie, to ja się nie bała, tak to jest kobieta, która umiał siebie zadbać. Wozi tak siekierę, łopatę, y, Łom? rękawiczki, <laughs> łącznurek. I powiem ci, że to trochę. Rękawica? Tak, tak. Ta, ta, no. Wyobrażam sobie, że ona Jeżeli wtedy... Jeżeli ma obsesję na punkcie poznokci, no to bym zrozumiała, ale te rękawice by mnie już trochę. A ja myślę, <laughs> że to jest bardzo dzielna kobieta, która y, uważa, że radzi sobie w każdej sytuacji. Y, I bo wiesz, jak na przykład ja bym złapała gumę, to pierwsze co robię, to, nie, to dzwonię do mojego faceta, żeby mi to naprawił. Mogłabym to zrobić, ale po co? Po prostu ja uważam, że, że to jest wspaniała okazja tego, żeby on się mógł się wykazać. Się wykazać. Więc po co mam wozić tą łopatkę, czy ten... Czy, ja nawet nie wiem, gdzie mam lewarek, tak? E, tfu, bo ja teraz dużo jeżdżę, żebym, żeby nie złapała gumę. Teraz... Tak czasem Biesz, coś powiesz, to, no, to, no, to potem wiesz. A, a on nie odbierze akurat i zostanę z tą gumą. W każdym razie, moim zdaniem, absolutnie też nie można przesadzać w drugą stronę, czyli... E, nie można tylko polegać na samemu sobie. Czyli ja mam łopatę, saperkę, tak. y, y, siekierkę i wszystkie rzeczy. Jestem samowystarczalna i w ogóle nie potrzebuję nikogo. Moim zdaniem należy wrócić do rozmów o tym, że my potrzebujemy mężczyzn, bo ta książka też tego dowodzi. Potrzebujemy ich do tego, żeby czynili nasze życie przyjemniejszym. Natomiast to my powinnyśmy same zbudować swoje życie pełne i szczęśliwe i zrobić sobie sama pełny pakiet a potem jak przyjdzie on, to będzie dodatkowym elementem, bonusem, takim dodatkowym bonusem. I gdyby moje bohaterki postępowały w podobny, chociaż w jakimś stopniu sposób, to moim zdaniem on by nie miał się zaczepić, dlatego że tak. on po prostu. Były takie osoby, których nie mógł się zaczepić. Były takie, niestety w mniejszości. No, no, To jest budujące, że one nie tylko się wykazały sprytem życiowym, ale też może nie będę zdradzać, yy, Okazał się nawet jeszcze większym sprytem życiowym. Zdecydowanie, bo to dzięki dwóm kobietom. Nie, spo, nie spoilerujemy? Dzięki dwóm dziarskim kobietom, jednej w ciąży, drugiej tak naprawdę z, ma, z małym stażem doświadczenia życiowego, on wpadł. No i może właśnie dlatego, że z małym stażem, to ona nie była mm, taka łasa na te rzeczy i nie mhm. była w stanie jakby. Y, nie widziała tych wszystkich machinacji. Bo była skupiona na, 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 na budowaniu swojej kariery i, i, i ambicji. I moim zdaniem to też jest wspaniałe, że bo mamy ją i mamy tą drugą, która, y, nie powiem jak ma na imię, bo to jest kluczowe, zawsze, że nie chciałabym zdradzać, ale ta, to, w której y, w tej scenie poznajemy Adama Szulca w jej konfiguracji. I dodam tylko, że oni są w scenie intymnej, są w łóżku, e, więc ona też jest młoda, i ta druga też jest młoda. I tak. mamy dwa różne życiorysy, dwie różne spo, dwa różne sposoby na zarządzanie swoim życiem. I, moim zdaniem, to też jest budujące do dyskusji, ponieważ to jest do nas należy wybór, mówię teraz do nas kobiet, jak będziemy prowadzić swój los. Ponieważ chodzi też o to, że każda taka mała decyzja. Sprawia, że albo idziesz tą ścieżką, albo drugą. Zawsze możesz oczywiście zawrócić, tak. albo pomiędzy nimi przejść. Natomiast to jest Twoja decyzja za każdym razem. I w momencie, kiedy ty uparcie brniesz w tą ścieżkę, która jest mroczna, to potem jest tylko efekt domina, i tak było tutaj w tym przypadku, że ja czytałam te akta i nie wierzyłam, że one znowu podejmują takie ani inne decyzje, które doprowadzą ją, nazwijmy rzecz po imieniu, do śmierci. Ponieważ jakby wiedziałam, jakie akta czytam facet już dostał do żywocie i e, więc jest mordercą, czyli po prostu wiedziałam, że po prostu to nastąpi i, i widzisz i, i przeszłam cały ten proces z każdą z nich, bo musiałam je wybrać, bo ich było tak wiele, że ja nie byłam w stanie opisać wszystkich. E, przysięgam, że jakby struktury jego schematy uwodzenia i różnych takich elementów, które on stosował, wcale nie były wyrafinowane, to były tak. bardzo proste chwyty a one się na to łapały i potem w przesłuchaniach mówiły te które przeżyły mówiły że no ona się tak nie zorientowała tak? Jakby, i widzisz że to jest sy jeden system kwiatki czekoladki y samochód y dobre wyjście do teatru dobry hotel wycieczki pikniki czułe słówka seks i seks i czułości a potem znikanie i znika. Też a, specjalnie. To oczywiście. było mu na rękę, oczywiście. ale też wzmagał to, yy, tą tęsknotę. No wiesz, prawda? musiał też in, o inne się było ich bardzo ich I wtedy dużo. siedziało coś magicznego, bo ty chcesz więcej, a nie dostajesz tego jak narkotyk, prawda? Do, dokładnie. Dokładnie tak. I yy, uzależniał je po prostu. Uzależniał je, też je wyłączał w odpowiednich momentach, czyli sam nie pił a je upijał zresztą yy, nie tylko może nie będę mówić żeby nie spoilować co jeszcze tak. robił ale wyłączanie było też jedną ze struktur one też potem nie pamiętały niektórych rzeczy to, to moim zdaniem, jeżeli funkcjonujesz w czymś takim, a jedna z bohaterek 12 lat z nim funkcjonowała tak. w tej konfiguracji i ten, ten czas miodowy był bardzo zawsze krótki. On był jak bajka, książę na białym koniu. się i znikam. A potem właśnie to pojawianie się i znikanie pozwalało mu na rozciągnięcie tych relacji na długie lata. On potrafił zadzwonić do kobiety po pół roku i no wiesz co, gdyby ktoś do mnie zadzwonił po pół roku... No to ja bym w ogóle nie pamiętała jak on ma na imię. Nie oddychaj w moją stronę, powiedziała powiedziałaby Kasia. Znaczy w ogóle bym nic nie powiedziała, bo nie wiedziałabym kto to jest. Jeżeli ktoś się do ciebie nie odzywa po pół roku, a ty przyjmujesz go gorącym tak. sercem, ciastem i swoim ciałem? No to proszę. To znaczy, że cię. naprawdę są w nas potężne deficyty. Ja bym tego tak nie oceniała, to nie jest kwestia chyba oceny, tylko mhm. po prostu każda z nas doskonale wie to jest książka dla dorosłych. Jakby wiemy, jak wygląda życie, że my pragniemy miłości i my, mężczyźni też pragną miłości. Mężczyzna też pragnie być zakochany. Natomiast jeżeli kobieta zakochuje się bardzo szybko i nie sprawdza, jakby nie daje wyzwań temu mężczyźnie, nie próbuje, jakby żeby on, go, on ją zdobył, że mężczyzna uwielbia to, mam satysfakcję, kiedy cię zdobywa. Jeżeli ty od razu mu to skracasz, a. Wchodzenie jakby w tą relację taką intymną, seksualną, no po prostu jest przekroczenie pewnej granicy i w umyśle kobiety się tworzy: my jesteśmy już razem. My jesteśmy parą, my tak. jesteśmy związkiem. A dla niego to nie był związek. Dla niego to była jedna z pięćdziesięciu kobiet. Jeżeli on dziennie pięć przyprowadzał do motelu, to, to w książce tego nie ma, ale sprawdzano, czy był seksocholikiem, czy. Y Obrona zwłaszcza próbowała, jakby to była jego linia, jedna z jego prób obrony, żeby się z tego jakoś wytłumaczyć, nie potwierdziło się to. W związku tak. z tym mamy do czynienia z totalnie zimną jednostką z osobą, która z wyrachowaniem, z rozmysłem, w taktyczny sposób, z pewną strategią, z tymi wszystkimi elementami logistycznymi, bo potrafił w ciągu 3,5 godzin umówić się z kobietą, zabrać ją na piknik, zamordować ją, schować jej ciało i wrócić do narzeczonej, żeby planować następną ślub. Czyli mówimy o, o kimś, kto naprawdę sprawnie działa i robi to już ta, kolejny raz, w związku z tym, jeżeli robisz to kolejny raz, to masz już doświadczenie i jest pewien rodzaj adrenaliny, psychopaci w ogóle uwielbiają takie gry, to im daje takie doładowanie. Oni normalnie mają problemy z odczuwaniem czegokolwiek. Znaczy, Odczuwają oczywiście, to jest trochę inaczej. Jakby, no, myślę, że jest mnóstwo książek o tym i nie będę tu wchodzić. Natomiast to nie jest prawda, że oni tak w ogóle nie mają tak zwanej empatii. Oni po prostu bardzo szybko się uczą, że powinni reagować mają w określony tak, sposób. I robią to schematycznie. Robią ja. to po prostu, żeby osiągnąć u ciebie konkretny efekt. Tak. I yy, no i ileś tam razy to zrobisz w związku z tym, jakby jesteś perfekcyjna. My nie zawsze reagujemy w taki sposób. Masz słabszy dzień, ktoś ci robi przyjemność, nie będziesz euforyczna, ale się ucieszysz, tak? I z innej strony, nie wiem, zdarzy się coś takiego, co jest niepunktualne, albo jakieś tam krytyczne, i zareagujesz niby spokojnie, ale później się rozpłaczesz i załamiesz, tak? A oni reagują w punkt. Tak jak należy zareagować. Masz tu takie, takie, taką tabelkę i tam wiesz wie, jakie są objawy, mhm. i on według tych objawów się. Y płacze, albo się wzrusza, albo uniesienie jest wspaniałe. Ja myślę, że w życiu każdej z nas jest taki moment, obojętny, jakbyśmy nie były e, niezależne, finansowo, życiowo, czy jakkolwiek, jest moment słabości, kiedy każda z nas mogłaby ulec Adamowi Szulcowi i to nie jest e, w sumie nic e, specjalnego. Ja również to przyznaję, też uważam się za nie, niezależną kobietę i ta historia to pokazuje, historia jest bardzo świeża, bo ten człowiek faktycznie, tak jak powiedzieliśmy, jest to true crime, został skazany w ubiegłym roku. Ty powiedziała, przed chwilą, że też miałaś taki okres, kiedy byłaś bardzo zafiksowana na swoją karierę. Mówiłaś o tym wielokrotnie w wywiadach, że był taki moment, kiedy chciałaś sobie światu, komukolwiek udowodnić, że naprawdę jesteś bardzo wiele warta. I teraz chciałabym zadać Ci takie pytanie, które pokaże, jak bardzo. Mhm. Bo powiedz mi, mhm. e, złamane serce i e, nie, inaczej. E, brak pieniędzy i brak sukcesów, czy złamane serce, co bardziej sprawiało ci, co, co, co ci sprawiało większy ból? Brak sukcesów to pokazuje. Jeżeli kobietę bardziej boli brak sukcesów niż złamane serce, to znaczy, że naprawdę byłaś zafiksowana na sukces. Nie, no co ty, w ogóle złamane serce to, to... Złamane serce jest czymś naturalnym, jeżeli coś poszło nie tak, no to po prostu to tak jak z żałobą, trzeba ją przetrwać i iść naprzód, a brak sukcesów i brak pieniędzy to jest po prostu e, ambitna osoba, która ma jakieś założenie i chce coś robić ze swoim życiem, ma rodzaj misji, bo ja to tak traktuję, czyli... Chcesz, żeby twoje życie służyło też innym, żebyś mogła uczestniczyć w tym, tak naprawdę, czyli nie tylko dla siebie żyć. E, oczywiście, ja bardzo szanuję wszystkie kobiety, które za swoją misję uważają rodzinę, bo są takie kobiety i one w naturalny sposób spełniają się, kochają to i to jest ich świadomy wybór i to jest cudowne. Ja do, do nich nie należałam i nie dlatego, że tego nie szanuję, tylko dlatego, że. Po prostu miałam marzenia. Znaczy, no nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Te marzenia jakby y, łączyły się też z tym, że y, czujesz, że możesz to zrobić, tak? Czujesz, że po prostu masz w sobie tak dużo siły, że to się uda. I nawet w młodości, jak jeszcze nie wiedziałam, co, y, co wybiorę, co będę robić, bo miałam być pianistką, tak sobie wyobrażałam moje życie, tak. że będę w Akademii Muzycznej i że po prostu... Muzyka będzie moim światem, dźwięki, tak jakby w ogóle. Nie spodziewałam się, że to się tak wszystko ułoży. To nawet wtedy miałam takie poczucie, że po prostu będę robiła coś dla innych. I moim zdaniem, zresztą kocham takie kobiety. Jest ich mnóstwo, i myślę, że to jest w ogóle nasza siła. I my mamy taki naturalny dar, bo to nie jest tylko kwestia opiekowania się. Ale po prostu obdarzania. Jak masz tak dużo miłości w sobie, bo do tego się to sprowadza, nie mówię o miłości do facetów, tak? Tylko mówię o takiej miłości żeby, dobru, tak? Jakby obdzielanie dobrem, żeby robić coś dobrego. I to jest nieważne, co ty robisz. Czy ty wspierasz kobiety, bo yy, budujesz dla nich, nie wiem, hotele samotnej matki, czy ty wspierasz kobiety, bo jesteś polityczką. Czy piszesz książki, czy robisz podcast, czy, nie wiem, e, robisz makramy albo jakieś takie, nie wiem, e, tworzysz jakieś obrazy, które e, sprawiają, że ludzie wchodzą w jakąś inną rzeczywistość, malujesz na szkle. Można by wymieniać, bo po prostu tych zadań jest mnóstwo. E, natomiast moim zdaniem, jakby kobieta, każda kobieta ma w sobie tak dużo takiej mocy, takiego powera, że. Nawet powinna, i wtedy to ją daje jej po prostu. To jest perpetum mobile. I bardzo często do mnie też piszą kobiety, bo ja jestem taka jaka jestem, jestem szczera, mówię. Może to czasem nie jest dobrze, że ja powinnam tak trochę się ograniczyć, ale, ale to generuje czasem takie listy do mnie od y, pań, które piszą, że no właśnie, one przez ileś tam lat poświęcały się rodzinie i y, poświęciły wszystko tej rodzinie i robiły to z miłości. Ta intencja była czysta. Natomiast m, dzieci wyrosły, z mężem są właściwie przyjaciółmi i wszystko z nimi jest w porządku, ale ich życie jest puste. I w momencie, kiedy ona to odkrywa, znalazła jakiś rodzaj u siebie daru i mówi: dlaczego? Dlaczego ja to dopiero teraz zaczęłam robić? Bo dopiero wtedy jej życie się wypełniło. I, i moim zdaniem, gdyby moje koleżanki z ofiary z tej książki. Zamiast skupiać się na poszukiwaniu tego idealnego pana, który wypełni im i stworzy im jakby przestrzeń tego, tej bajki, która będzie taka wspaniała i będzie jej świat wyglądał jak tęcza, e, tylko zaczęłyby po prostu naprawdę e, tworzyć coś, czyli produkować miłość, to w ogóle by nawet, dobra, mogłybyś nawet temu mówić z tym Adamem Szulcem, nawet mogłoby dojść do jakiejś małej konfiguracji między nimi ale jemu nie udałoby się przewłaszczyć ich, ich, dlatego że on też, on też miał tą swoją maskę, on też udawał i one były mu potrzebne. Gdyby on ich nie potrzebował, to, to by nie tworzył tego całego haremu, tych wszystkich, tej, tego całego wachlarza, tego, tego, tego zestawu kart, bo one były jak wszystkie damy czerwone, tak? Jak po prostu otwierasz karty, masz całą talię, otwierasz każdą z nich i tam nie masz dziewiątek asów, tylko masz same panienki. Zresztą tak wyglądał jego telefon, bo były wspaniałe screeny z jego komórki, e, jakby lista osób i w jaki sposób je zapisywał. E, nie wiem, czy to znalazłaś, ale. On do każdej mówił skarba. Tak, skarba, jak mnie to irytowało. Tak, to po prostu. Nie skarbie. W skarbuniu, skarba. Nigdy Na... tego nie słyszałam. Ja też nie. Znaczy, <laughs> A to jest prawdziwe. Zapaliła. To jest czerwona. To jest, to, jest w, to jest wzięte i to jest takie trochę lekceważące. Jednocześnie niby jest czułe. Skarba. Ale, ale dokładnie. Natomiast dlaczego on tak robił? No bo, bo inaczej mu się te imiona myliły. W związku z tym wypracował system, do każdej mówił tak samo i I yy, już. no i... W momencie, kiedy y, myślę, że te, te bohaterki, o których, o których piszę, y, gdyby postąpiły chociaż w, gru, w każdej z tych sytuacji inaczej, to uniemożliwiłyby mu jakby doprowadzenie do tej sytuacji, która y, zaowocowała zbrodnią. Zawsze tak jest, że zresztą no, na tym polega profilowanie behawioralne, że kiedy mamy. Ofiarę, i szukamy sprawcy, i tworzy się po, profil nieznanego sprawcy. To pierwszym kluczowym elementem to jest y, profil wiktomologiczny, czyli y, sprawca ukrywa się w cieniu życia ofiary. Nawet jeżeli się nie znali, nawet jeżeli to jest seryjny, który atakuje przypadkowe osoby. I dokładnie tutaj tak jest, czyli jakby w ich życiach on się wyświetla i odwrotnie. Byłaś kiedyś biedna. Tak, ba no oczywiście. Jak bardzo biedna byłaś. Bardzo. Nie chcę, nie chcę nawet wspominać tego czasu. Natomiast. Kaja kiedyś w wywiadzie powiedziała, że była tak bardzo biedna, że jak miała do wyboru jedzenie dla siebie albo dla kota, to wybierała dla kota. O nie, To, to ja była tak... taka bieda? Nie, nie, nie. To tak to aż okay. tak to nie. nie. Nie, ja po prostu yy... nie tak nigdy nie byłam biedna chyba, nigdy. To przybra... zwracam, zwracam tutaj yy, honor. Wiesz co, ja byłam yy, biedna prze, przez te moje 7 lat, kiedy. Jeszcze jak ja to mówię, nie byłam już dziennikarką, a jeszcze nie byłam pisarką, a jednocześnie pisałam już książki i, i upierałam się przy, przy tym pomyśle. Natomiast powiem Ci, że pożyczałam pieniądze, jak tylko wpadały, to oddawałam, i tak biedna nigdy nie byłam. No ale oczywiście wszystko kupowałam używane nawet dla swojego dziecka, co tam było potrzebne, i jakby generalnie prawie nic nie kupowałam, tylko. Y, 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 takie podstawowe potrzeby zabezpieczałam. I się tak dziecko. przetrwać? Tak, tak, tak. No, moje dziecko było malutkie. Y, no i powiem ci jedną rzecz teraz z perspektywy, bo wcześniej, bo ja nie chcę tutaj się tym analizować, dlatego że to był jeden z piękniejszych etapów mojego życia. Ja pamiętam, jak wyprzedawałam meble z domu, pozbywałam się wszystkiego właściwie. Wstawiłam do komisu moje antyczne biurko, które miałam, które kupiłam wcześniej w czasie Prosperity. Potem je wykupiłam za droższą kwotę, za wyższą kwotę, ale nie sprzedało się. No jak cudownie. Tak, to było wspaniałe. Zobacz, jak mogłaś wrócić, jak bumerang. Znaczy, to było też dla mnie symboliczne i po to było biurko. Wszystkie inne jakieś meble szerzej. To biurko, przy którym piszesz? Teraz moja córka przy nim pracuje. A, bo ja się taki, ja taki siermierzny stół, ale powiem Ci coś innego, bo moim tak. zdaniem to jest ważne tak z perspektywy czasu, bo minęło tyle lat, że już ja patrzę na to z takim dystansem, i to był jeden z najpiękniejszych etapów mojego życia, a mówię o transformacji. Jakby kiedy nie masz przedmiotów, bo jakby pozbywasz się tak, jakby przeszłości, ta, tak. To, tak jakby one miały jakąś energię, która cię obciąża. jakbyś cały czas nosiła jakiś ciężki plecak. I Pozbywając się tego, ja czułam się coraz lżejsza. Z jednej strony byłam przerażona, jakby to moje ego i ten mój rozum gdzieś tam był, jeszcze trochę zostało tego oleju, ale z drugiej strony myślałam sobie, Boże, to jest takie wspaniałe. Ja pamiętam, że siedziałam tak w tym pustym mieszkaniu, ono było coraz bardziej puste. i nie. ale nie, no, na jedzenie ja miałam, to nie, nie, nie było tak. Psa też miałam i go karmiłam. E, natomiast e, chodzi mi o to, że to po prostu jakby zostaje tylko ta esencja Życia. tego, czego ty chcesz. Bo jak tak długo się upierasz, bo na początku to jest łatwe. Ludzie myślą, że jak jesteś pod kreską jakiś tam, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, no ale rok. Potem drugi rok. U mnie było siedem, nie? Więc jakby... Kasia, jesteś chyba jedyną osobą w Polsce, która powiedziała, że bieda jej sprzyjała, że bieda była pięknym ta, czasem. To... To jest po prostu... Niesamowite. Słuchaj, to mnie zbudowało moim zdaniem i myślę, że... Ale mówisz to teraz z perspektywy czasu. Nie, wtedy słuchaj, też tak myślałaś? I, y, wtedy... Ale powiedz mi, dlaczego ja się upierałam przy tym? Bo ja się uparłam, że y, będę pisać książki, że dalej będę pisać, bo po prostu czułam, że to kocham, że to jest moje, że ja po prostu chcę opowiadać, że ja wiem, że mogę opowiedzieć ludziom różne historie, że tych historii jest mnóstwo, że świat jest taki ciekawy. Byłam... Jakby, I to nie było, i to właśnie nie było logiczne. Reszta moich działań była nielogiczna. Pro, jakby proponowano mi różnego rodzaju prace, wszyscy znajomi się mną no, martwili, interesowali, moja rodzina oczywiście była załamana, miałam cały wianuszek jak, i, 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 ludzi, którzy mi tam doradzali. Nie wiem moja matka oczywiście i, i, i moja rodzina chcieli, żeby koniecznie, żebym z jakiegoś męża znalazła. Nawet był taki kandydat, no który, tak, który no. był idealny i fajny. Nie chcę tego powtarzać, w ogóle nie wchodzę na ten temat, bo tak. Łukasz po prostu jak to obejrzy, znowu będzie mi ciosał kołki Łukasz. na głowy. Jest cudownie. Ale właśnie to mnie najbardziej interesuje, bo ty nawet siedziałaś na targach książki, przy których dzisiaj są kolejki do ciebie. Ale kiedyś, jak zaczynałaś i jeszcze nie byłaś tą pisarką dla siebie w sercu, ale już pisałaś książki, nie było tych kolejk. I siedziałaś, no ile się siedzi na targach książki? Godzina? No, godzinkę, no. no to co ty sobie wtedy myślałaś, jak Boże, siedziałaś tak. godzinę i do ciebie nikt nie stał, a tam gdzieś wiesz do tych wszystkich autorów stali? I ty sobie myślałaś wtedy, że no piszesz, 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 jesteś zdeterminowana. Ale co, o czym myślałaś przez tą całą godzinę? To była bardzo długa godzina. Prawda? To ba bardzo długa. Znaczy, na szczęście ktoś przychodził. Jak, ok. wiesz, to, no, to no, ten obrazek mleczki. Że tak? przychodzi, przychodzi, siedzi autor na targach i, i przychodzi piesku lawą nogą. I, nie, akurat tego nie znam i co autor jest mówi: nią? nareszcie przyszedłeś. Także tak, nawet piesku pies lawą no. nogą. Andrzej tak, jak zwykle w formie. Tak, tak. No to, to, jest, to jest mniej więcej właśnie tak, że y, zastanawiasz się podczas tej godziny, czy moja praca ma sens. Y, czy to znaczy, że powinnam zmienić jednak rodzaj działalności, i myślisz o tym? Natomiast. Natomiast ja cały czas dostawałam wzmocnienie ze świata, czyli y, jednak byli czytelnicy. Do dziś są ze mną czytelnicy, którzy czytali mnie, kiedy jeszcze nikt o mnie nie słyszał, y, jak to oni mówią. Ja pamiętam ich nazwiska, było ich tak niewielu, że pozdrawiamy. Że, że pamiętam. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Nie będę ich wymieniać, bo jednak trochę ich było, bo <laughs> przetrwałam trochę tego czasu. Natomiast też... Mm, Pojawiały się i pieniądze. Bo, y, bardzo szybko zaczęłam sprzedawać prawa do adaptacji. Większość tych y, produkcji nie wyszła, ale pieniądze przychodziły, dzięki temu mogłam zapłacić długi. A wiele razy myślałaś o tym, żeby przestać być pisarzem? Tak, codziennie wieczorem. Okay. Ale jednak kilowałaś tą myśl bardzo Oczywiście. szybko. Znaczy, okay. To jest trudno wyjaśnić, bo to tak jakby walczyły w tobie dwa wilki. Ten jeden jest rozsądny, a ten drugi jest szalony, ale jest twój. No, i ja się trzymałam zawsze tego mojego. A zazdrościłaś? O, wielokrotnie, znaczy zazdrościłam. Zazdrościłam. To jest tak, że miałam taki etap, że chciałam bardzo wygrywać. W sensie to po prostu było. Znaczy dzisiaj nikt tego nie pamięta. To są będą kompetenckie wspominki. Jak ja zaczynałam, to kobiety nie pisały kryminałów. Tak było. Ale do dzisiaj wiem, to dzisiaj jesteś największą to Wiem, że to brzmi naprawdę ha, ha, ha. straszliwie y, jakoś dziadersko, ale mm -hmm. tak kiedyś było. Ja tak długo już jestem na rynku. To będzie 19 lat już, czy nawet y, nie, od, od, od wydania, nie od y, rozpoczęcia pracy. Tak. I, i w tamtym czasie y, głównie faceci pisali kryminały i tak nas było bardzo niewielu. To są. No, jak ja byłam nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru za sprawę Niny frank moją pierwszą y, książkę y, o Hubercie Majerze, y, to było nas dziesięcioro. I jakby ta impreza była tak malutka, że to się odbywało w knajpie na, i przyszli tylko rodziny y, autorów głównie. Więc to naprawdę było coś malusieńkiego. I. Y, Funkcjonując w takiej strukturze męskiej, e, po prostu jakby musisz przyjąć e, sposób działania też męski, czyli to tak jakbyś zgłosiła się do policji i zaczęła pracować na komisariacie. Mniej więcej do, do tego się to sprowadza, czyli jakby są metody męskie, żarty męskie, e, wszystko jest po prostu podporządkowane, bo oni są jakby większością, ja byłam tak. na naprawdę, no, w związku z tym jakby ta potrzeba wygrywania bo rosła we mnie i to była kwestia takiego udowodnienia sobie. Ja wam pokażę. Oczywiście śmieli się ze mnie. Oczywiście cały czas się ze mnie nabijali. A to, że w tamtym czasie pisało się takie grube książki, bo była moda na skandynawskie kryminały. Ja już od tak. lat takich nie piszę. Teraz piszę takie, te, tej wielkości. jakby Zapis mi się też zmieniał. Natomiast zawsze brałam prawdziwą historię jako początek, jako kanwę no to na przykład pamiętam, że się ze mnie naśmiewali, że po co to tak dokumentować, a po co to te akta czytać, po co to mhm. wszystko byś chciała wiedzieć, to przecież prawdziwy pisarz to może sobie wszystko wymyślić i w ogóle nie, nie musi niczego konsultować. Poza tym, wiesz, no jestem facetem, to ja wszystko sam wiem, tak? A ja jako kobieta, po pierwsze nie miałam w ogóle żadnej wiedzy kryminalistycznej, bo faceci od zawsze prawdopodobnie interesują się tego typu mm, merytoryką, a ja musiałam to sama zdobyć, jakby sama najpierw siebie zbudować. I dla mnie, to, czy mówisz, ten element zazdrości był motywujący. To było po prostu. Ja dzisiaj się tego wstydzę, bo mam zupełnie inne spojrzenie. Ja po prostu teraz na bardzo wiele rzeczy inaczej patrzę, bo jak już zrobisz, jak już zdobędziesz jedną górę, drugą górę, ileś tam razy jesteś na szczycie topki, to po prostu. To już nie jara cię tak, ale na początku, jak jesteś na samym dole u podnóża tej góry, chcesz wejść. Bo nie powiedz, żebyś nie weszła. Oczywiście. Po prostu, a jak już jedną zrobisz, to myślisz sobie, o, było fajnie, tam jest następny szczyt, teraz idę tam. <laughs> Rozumiesz? Gorzej jak się już wejdzie na Monteveres, to brakuje szczytów. Zawsze, zawsze są, zawsze są szczyty. A pamiętasz swój największy dług? Hmm. Dług? Tak. Nie, nie pamiętam. wynosił. Takich wielkich to nie miałam nigdy. A pamiętasz swój pierwszy odpał finansowy? Odpał. Tak, kiedy zarobiłaś pierwsze porządne pieniądze i jakoś się. Ale wiesz, kredyt się zaczęła. kredyt uważasz, że to jest odpał? <grym> <grym> Dobrze, okej, okay, ale jakiś porządny, hmm, tak? Rozumiem, no. nie chwilówka. Nie no co, ten kredyt na mieszkanie. Znaczy nie, to, to można to, to nazwać był, odpałem. To był mój najważniejszy odpał, z którego jestem dumna, bo e, ja, to było przy pochłaniaczu, czyli dawno temu. E, pierwsze Tom serio saszy. Tak. Mm, I rzeczywiście to był komercyjny sukces, taki pierwszy dla mnie bardzo znaczący. I, yy, no i poszłam do banku i mówię do pani, yy, że chciałabym nadpłacić kredyt. <grym> <grym> a pani mówi: A teraz poproszę wszystko. <grym> <grym> a tak, a pani mówi, a ile? Ja ile? że wszystko. I to był mój największy odpał finansowy. I uważam, że wtedy pamiętam, że poczułam naprawdę taką ogromną ulgę i satysfakcję. Jednak mm -hmm. myślę, że to też jest bardzo kobiece, że ja miałam takie poczucie takiego ciężaru. I jakby to, że y, własnymi rękami, że własną pracą, że własnym umysłem, że wytrwałam, że byłam konsekwentna, doprowadziłam do tego, że teraz jestem stabilna finansowo. W, tam, w tamtym momencie to było dla mnie coś mega. To było dla mnie totalnie, wiesz, jakby tak to wtedy bardziej właśnie smakowało model. To wtedy bardziej smakowało przez te 7 lat, tak powiedziałaś, kiedy, kiedy borykałaś się z tym problemem być nie być y, pisarzem, prawda? Wiesz, co ja cały czas chciałam być. Mhm. Problem polegał na znaczy, tym. Znaczy, być racjonalnie w sensie wiadomo, że chciałaś być, ale czy, czy nie porzucić, bo jakby nie przychodziły te finansowe. Znaczy, to było nielogiczne. Profite. Ja myślę, tak. że to było nielogiczne. Ja nawet nie wiem. Y ja nie potrafiłam tego wyjaśniać. Wtedy straciłam bardzo wielu ludzi z mojego środowiska, mm. bo ludzie uważali, że ja zwariowałam. Że mnie już całkiem odpaliło, tak? Jak to tu mówisz. Ale powiedz, wtedy, jak wchodziłaś nadpłacić ten kredyt, to w tym momencie Adam Schulz za żadne skarby by cię wtedy nie przejął, o prawda? Nie. I nie poderwał. O nie, nie. <laughs> jakby nie Co wiadomo, ty? jakim samochodem przyjechał. Żadne. Już te wszystkie deficyty, jeżeli jakiekolwiek były, to zostały kompletnie zaklepane, prawda? Nie, I nie, to, to siebie. w ogóle. Słuchaj, to w ogóle by nie, nie, nie przeszło, ponieważ ja. ja ja w ogóle nie. Nie, no w ogóle to, w ogóle nie patrzyłabym w tamtą stronę. A dzisiaj rzeczy materialne dają ci bo, jakąś radość. Right, bo to uh -huh. jest tak, że jeżeli ty sama osiągasz swoje malutkie najpierw cele i budujesz tak. sobie taki swój świat, to po prostu napełniasz się mocą. Tak. I jakby masz tyle mocy, no, że naprawdę, no to w ogóle rozbijasz te jego teksty skarba śmiechem. I... Skarba. A rzeczy materialne dzisiaj cię cieszą? Wiesz co? Był taki moment, że mnie cieszyły, jarałam się tym, a teraz po prostu mam sobie moje gniazdo i bardziej cieszą mnie relacje. Bo to był też taki mój, moja pięta achillesowa. Jak już zbudowałam sobie jakby strukturę, że jakby jestem stabilna, mówię teraz o finansowych kwestiach, ale tak. to też dla mojego dziecka, bo to jest bo to rodzina, tak jakby okej, okay, jesteśmy bezpieczne, no i potem był moment takiego odpracowywania tych wszystkich elementów y, zaniedbanych, jeśli chodzi o y, nawet nie tyle o przyjaźń, co budowanie takiej struktury bliskich ludzi, ponieważ jak, jak wybierasz drogę wojownika, to musisz poświęcić niektóre rzeczy i po prostu wszystkie kobiety ci to powiedzą, które kiedykolwiek walczyły. Sama Myślę, że dokładnie jak na ciebie patrzę, to mnie rozumiesz. I Cena jest zawsze wysoka, ale jeżeli twój cel jest blisko serca, po prostu w sercu, gdzieś tu masz głęboko, to, to nie, za, nie zawrócisz, tak? Nie zawahasz się. Będziesz ranna wiele razy. Wstaniesz, idziesz dalej. Jakby... I wiesz, że dla sentymentów nie, nie warto poświęcać tego swojego celu. I rozważasz, bardzo często rozważałam. To chodziło o relacje, o jakieś tam, nie wiem, co wypada, bo niektóre rzeczy my robimy, i to w moim zdaniem też jest kobiece, coś tego w ogóle nie mają. Że my zastanawiamy się, że muszę coś zrobić, albo muszę, nie mogę komuś odmówić, bo, bo to nie wypada, tak? Jakby ten ktoś się pogniewa, albo no halo. Więc ja naprawdę, tak. ja naprawdę byłam bezwzględna w tym I, yy, i mi się po prostu przenicowała ta struktura yy, społeczna. Ale w pewnym momencie tak nicowałam i byłam tak bezwzględna w dojściu do, do mojego celu, że nagle się zorientowałam, że halo, tutaj w ogóle nikogo nie ma. Ale nie, nie popełniłam żadnej zbrodni? Uff, dobrze. Nie. <śmiech> nie. <śmiech> nie, Dobry żart, na skarba. Na pewno? Skarba. A zemściłaś się kiedyś na kimś w swojej książce? A w książce, bo myślałam, że naprawdę. Bo... Nie, nie, nie. nie naprawdę... w, ogóle, w ogóle nie rozmawiamy tutaj o życiu osobistym, proszę cię. O... Zauważyłaś? Od... <laughs> Widzę właśnie. No powiedz, Kasiu, zemściłaś się na kimś w swojej książce? Proszę cię, każdy autor to robi, nie uważasz? Nie, nie ale ja to zrobiłam, zrobiłam. Nie, ja zrobiłam trochę przytyczki. książce. <laughs> przytyczki robię. Tak. Ale też na okay. zamówienie robię przytyczki. Wiesz ja się nie mszczę. Ja się nie i nie, nie wierzę w odwet. Uważam, że po prostu o wiele gorszą karą jest milczenie. Albo sukces. Nie Uważasz? Też. Milczenie jest wspaniałe, polecam. Ale mszczenie się myślę, że też jest takim złym uczuciem. Nie warto się w ogóle nad nim zastanawiać, prawda? Znaczy ja myślę, że jeżeli czujesz coś takiego i każdy z nas to czasem czuje... To należy się z tym skontaktować i zastanowić się, jak tą energię, bo ta energia gniewu, ona jest jak po prostu taka bomba atomowa, żeby ją przekuć na coś konstruktywnego. Ja zwykle zaczynam pisać książkę, <noise> bo wtedy dobrze mi idzie na takim gniewie, więc nie mszczę się. Uważam też, że. To po prostu też wraca. Znaczy, ja wiem, ja trochę może to jest dziwnie brzmi, ale ja wierzę w to, że wraca. Karma. Tak jak do mnie tak. wraca, cała dobra energia. Ale wiesz, no Wszystkie to, że piękne to jest Dlatego się zastanawiałam, czy jak jakieś postaci w Twoich książkach są, nie wiem, okaleczane, to może sobie wyobrażasz, że to jest ktoś, kto nacisnął cię, na, jakoś nadepnął na otki, Nie, skarba, całkowicie, coś. całkowicie są to y, y, a, nie. anonimowe postaci. Kobieta, kobieta szalistę, w dane. coś tam no. nie wiem. No. Ale wiesz, co no, są takie elementy, które y, czytelnicy mi podrzucają. Na przykład jest zamówienie na kogoś. <laughs> Natomiast to? nigdy nie używam, na przykład nigdy nie tworzę całej postaci. Czyli jak, jeżeli używam, to na przykład albo imienia tylko, albo nazwiska, albo jakiegoś elementu, albo jakiegoś fizycznego elementu, czyli jakiegoś fragmentu ciała, albo jakiegoś elementu życiorysu. Czyli to jest taki jeden mały detal, który właściwie jest uniwersalny. I to jest taka między nami tajemnica między mną no, a tym czytelnikiem, mhm. albo między mną no, tym człowiekiem, który to zamówił. Po prostu ja i ta osoba wiemy, a nikt wokół nie zorientuje się, ponieważ to tak naprawdę nie chodzi o tą konkretną osobę. To są takie, myślę, mrugnięcia okiem i dużo jest w moich książkach takich elementów na przykład powiedzonka, przyjaciół, albo różne takie jakieś gagi z naszych imprez, albo anegdotki rodzinno-przyjacielskie <noise> występują. I ci, którzy znają mnie bliżej z tej drugiej strony, kiedy jestem Kasią Bondą, a nie Katarzyną Bondą. Pozdrawiam Was teraz serdecznie. Oni zresztą mi bardzo kibicują, bardzo wspierają i, na przykład, jak teraz mam promocję, a jednocześnie piszę następną książkę, to wiedzą, że nie można mi przeszkadzać i dopiero tak, zobaczymy tak, się, jak mi skończę. No i, no i to jest w ogóle wspaniałe, że po prostu my wiemy i oni to odczytują, i jak czytają pierwszy raz książkę, to bardzo często dostają różne wiadomości albo. Znaczy, ja od telefonu nie odbieram, to nie dzwonią do mnie, ale, ale piszą do mnie. Wierzę w to, że albo się spotykamy, albo jakby czat czy, czy, yy, czy SMS jest wystarczający, żeby takie krótkie informacje przekazać. Rozmawianie przez telefon to nie, 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 w ogóle nie rozumiem, po co tak gadać przez telefon. No chyba, że nie ma innej możliwości, że ktoś jest, nie wiem, idzie bardzo daleko i albo, no albo jeżeli jest sytuacja jakaś zagrażająca czy niebezpieczna, to wtedy tak. Natomiast są tacy ludzie, którzy rozmawiają przez telefon. Ostatnio no, na wakacjach byłam z takimi osobami i, i w kółko y, o, rano i wieczorem było dzwonione i dla mnie to jest jakieś absurdalne. Po co to dzwonić? Zachowaj Przecież... spokój, nie ma na to czasu w ogóle. Powiedz Stephena Kinga Misery. Na pewno znasz, czytałaś. Tak, oczywiście. Wiele e razy, kiedyś wiele razy. Główny bohater jest autorem powieściopisarzem, ulega wypadkowi. Okazuje się, że z tego wypadku ratuje go nie jaka Eni, czyli jego fanka, okazuje się. No ale niestety okazuje się, że Eni nie za bardzo podobał się styl w jakim zakończył swoją ostatnią książkę, że jest taką zagorzałą fanką, to torturuje go i przetrzymuje po to, żeby on dokończył tą książkę pod jej dyktando. I ten przydługi mój wstęp to jest pytanie do ciebie, czy miałaś kiedyś psychofana? Nie. Takiego poważnego to nie. To ja robię taki długi wstęp, a ty po prostu <laughs> odpowiadasz, nie? <laughs> znaczy mam, mam dużo bardzo osób, które regularnie widuję, które jeżdżą za mną na różne spotkania autorskie i, okay. i, i czasem... Ale po prostu serdecznie podchodzą do ciebie tak. z serdecznością. Nie, to nie miałam zapyta, takiej może? sytuacji, że bałabym się, że ktoś by podczas spotkania autorskiego wyciągnął nóż i mnie dziabnął. Zwłaszcza, że ja się przytulam i w ogóle to byłoby... Dotkliwe, rzeczywiście tak dla mnie. To no. może inaczej zapytam: czy ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, Kasiu, popsułaś tą książkę? A albo mi, po prostu popsułaś mi fan. A, wiesz, a ja właśnie tak jak myślałam, jak że ty do tego pijesz, <laughs> bo jest taka jedna książka, nazywa się Balwierz i to jest seria o Mejerze, Jak zakończyłam tą książkę, to po prostu niektórzy czytelnicy się ode mnie odwrócili. Mówię serio. <laughs> a no. a znaczy to były setki tysięcy? Ludzi, o, no ale to tak dużo, myślisz, się ode mnie odwróciło. Nie, no wiesz, w milionach. Skąd masz takiej informacji. Tw twoi, twoi fani liczą, nie liczenie są w milionach, są na całym świecie, więc 100 tysięcy to by nawet nie było dużo. Znaczy zakończyłam tą książkę. Yy... Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie zaspoilerować, ale jest to, yy, jest to zakończenie, które właśnie yy, byłoby takim powodem, yy, jak w przypadku yy, opowieści, którą przed chwilą przytoczyłaś, dokładnie. Yy, bardzo wiele osób miało do mnie żal, natomiast może się wytłumaczę, dlaczego tak się stało, bo czasem historia jest mądrzejsza niż ja. I ja po prostu nie mogę schlebiać gustom czytelników, nawet jeżeli oni bardzo lubili tą postać. Po prostu historia sama się układa, i kiedy zaczynam pisać, to tak naprawdę mam wpływ tylko na pierwszy akt. I to jest jedyne, co mogę zrobić. A potem, potem po prostu leci i jest to tak jakby A potem muszę jakby tylko. Za samochodem, przywiązana liną, chcesz mi powiedzieć? To jest postrzek. po. O wertepach? Nie, liną a. nie. Po prostu czasem okay. musisz też ich wytropić, ale ogólnie ich widzisz i chodzi o to, że zapisujesz tak, żeby nadążyć za tymi perypetiami, które się wydarzają. Oczywiście, jeżeli dobrze zbudujesz pierwszy akt, bo jak jest kiepski, a często to się zdarza, to ja wyrzucam do kosza i zaczynam od nowa, bo jakby pierwszy akt jest najważniejszy. I. Mm, Często piszę pierwsze zdanie na, na samym końcu, bo to nie ma znaczenia. Te wszystkie, wiesz, mity powtarzają niektórzy autorzy. O, zaczynam od pierwszego zdania, jak już to pierwsze zdanie napiszę, to już leci. Mhm. U mnie jest tak, że w momencie, kiedy już fabuła się rozchula, to ja na tyle tracę kontrolę, że pod, pod koniec to już piszę cały czas i w ogóle kocham to. Kocham ten stan i tak jest od pierwszej książki. To jest w ogóle... Dlatego ja się tak upierałam, bo gdyby nie sprawiało mi to tak dużo... Ja bym powiedziała, że to jest jakiś rodzaj nałogu, nawet, że to nie jest zdrowe, to jest rodzaj obsesji. I kocham tą obsesję. W ogóle bejstym... odklejasz się wiesz, z rzeczywistości i końcóweczka sama się powinna ułożyć i zawsze się sama okłada. Nie wiem jak. Ja dopiero przy drugim, trzecim czytaniu, bo oczywiście książkę się przepisuje, to nie jest tak, że żywiec idzie od razu do redakcji. Więc jakby po przepisywaniu ja widzę i w ogóle nie wiem, które sceny skąd się wzięły. Więc jeśli chodzi o wieża. i o wszystkich moich czytelników, mam nadzieję, że może krew, piach i przekonaj do mnie wrócą. <gryw> Bardzo bym chciała. Po prostu tak musiało być. I jakby ta bohaterka funkcjonując w poprzednich częściach w określony sposób, no po prostu nie tyle, oczywiście ona nie zasłużyła na to, natomiast Hubert Mayer zasłużył. A Liczyłaś, ile razy spotkałaś się oko w oko z mordercą? Morderczynią? Nie, nie liczyłam, ale wiele razy. To było tylko przy okazji pisania książki Polskie morderczynie? Nie. A chodziłaś do więzień z ciekawości? Wiesz co, ja mam też taki y, 13-letni epizod bycia reporterką, więc jakby w tamtym czasie też y, wiele razy robiłam wywiady z y, ludźmi, którzy y, siedzieli, którzy byli aresztowani albo osadzeni po wyroku w zakładzie karnym i, i bardzo wielu z nich to byli mordercy. Ale robiłaś to czysto zawodowo. A ja pytam, czy kiedyś z ciekawości byłeś? A z ciekawości? A nie, to w ogóle mnie nie interesuje. <laughs> Nie. nie, nie, no, tylko piszę o tym. No, znaczy, że jakby ja zawsze się staram znajdować człowieka, patrzeć mhm. na człowieka, więc dla mnie w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, bo ja nawet jak jeździłam do kobiet, które są bohaterkami książki Polskie Morderczynie, to yy, też jechałam do tych konkretnych kobiet. One miały imiona, ja znałam ich życiorysy i one mi opowiadały swoją historię. I. I zrobiłam też tak, to oczywiście muszę ci to oddać, że akta czytałam po wywiadach. Dlaczego? Dlatego, żeby się nie sugerować, bo jak już znasz materiał y, sądowy, to po prostu nie jesteś w stanie jakby zbudować, y, otworzyć się na tę osobę, bo już wiesz, do czego ona jest zdolna. I jakby nakładasz tą maskę potwora, monstera, y, tej osoby, która y, jest inna od ciebie, i nie tyle, że się boisz, że bo ja się ich nie boję. Nie, nie boję się, jakby. Jak, jak chodziłam na, na rozmowy do różnego rodzaju innego, innych przestępców już jako pisarka, też nie. Muszę mieć bardzo dużą motywację i taką ciekawość, żeby mnie ta tajemnica y, frapowała, a po jakby przeczytaniu tylu akt, jakby pracy na, na materiale kryminalnym i spotkaniach z ludźmi, którzy dokonali przestępstw, przede wszystkim im współczuję. Znaczy, wiem, że, że to jest. Y, ja zdaję sobie sprawę, jacy oni są, natomiast yy, oni często jakby prezentują się strasznymi. Natomiast ja widzę, od, jak, jako pisarka kryminałów, od razu całą tą historię jego życia i wszystkie te elementy, które sprawiły, że ona bądź on tacy się stali. I wiem, że to jest wstrząsające. Ja na przykład dlatego nie mogę oglądać tych wszystkich takich sensacyjnych yy, programów, które chodzą w telewizji. Skierowane do ludzi, których ma na celu to przestraszyć i wzbudzić grozę, ale w takim sensacyjnym kontekście. I jakby zawsze tego nie lubiłam, ponieważ uważam, że to jest tylko i wyłącznie żerowanie na naszym niepokoju, żeby po prostu przyciągnąć naszą uwagę, a potem nie dostajesz nic w zamian. Nie dostajesz ani wyjaśnienia, ani, na, ani nakreślenia nawet tej genezy, ani y, nie, pod, nie podają ci skutku, ani nie podają ci często kontynuacji, czyli dowiadujemy się, że do jakiejś zbrodni doszło, ale nie wiemy, bo potem jak już jest, są, jest śledztwo albo jest proces, to oni często tego nie komunikują, bo na przykład uznają, że to jest mało ciekawe, tak. bo nie wszystkie sprawy okazują się tak interesujące, jak y, y, krwawe tulipan, krew piach. I i ja na przykład y, nie lubię tego i uważam, że to, y, to jest trochę nie fair i dlatego strzega się przed tym. Wiem, że są ludzie, którzy bardzo to lubią. Są też ludzie, którzy po prostu lubią się bać. Y, po to też czytają różnego rodzaju książki, które również jakby eksplorują tą przestrzeń zła w takim kontekście y, zajrzyjmy do szamba. Tak? Ja uważam, że kryminał, tak samo jak ta książka, która jest true, trai, kru, true crime, ale też jest y, opowieścią kryminalną, one mają na celu coś większego. Mają na celu oczywiście oswajanie tych lęków, ale przede wszystkim pozwalanie nam zrozumieć, mhm. żebyśmy wychodzili z odpowiedziami, żebyśmy wychodzili po przeczytaniu tej książki, nie tak jak po obejrzeniu tych wszystkich programów, bo możecie sobie każdy może sobie wrzucić w internet, bo obejrzeć tego konkretnego protoplasty Adama Szulca, zobaczyć, jak wyglądał proces, zobaczyć, jak wyglądały kobiety, które. Które udowodniono mu ich zbrodnie. Wszystko to możemy poczytać i zobaczyć, ale ja pamiętam, że najpiękniejszym momentem było to, kiedy ludzie, którzy pomagali mi pisać tą książkę, którzy dostarczali mi dane, on, oni pierwsi przeczytali ją jakby warsztatowo, bo chciałam mieć poczucie, czy w ogóle y, idę w dobrą stronę, czy to ma sens, czy ta historia opowiadam w taki sposób, nie zawiera takich rażących błędów i tylko człowiek, który głęboko siedział w aktach. Może to ocenić i sędzia Anna Rutecka-Jankowska, która orzekała w tej sprawie, ona, ona mi po prostu powiedziała najpiękniejszy komplement, że ona znalazła w tej książce odpowiedzi na pytania, których nie dały jej akta I, i bardzo długo list mi też napisała, piękny, e, nigdy go nikomu nie pokaże, bo jest tak intymny e, i ją też poruszyła tą sprawa jako kobietę. Tak samo jak mnie porusza ta sprawa, bo jakby chcę być orędowniczką, żeby kobiety brały się w garść, żeby po prostu dbały o siebie, żeby ogarniały swoją rzeczywistość tego brzucha i serca i żeby nie zostawiały tej przestrzeni dla takich Adamów Szulców. I myślę, że absolutnie to jest mój cel, a nie takie straszenie, opowiadanie, ile ciosów zadał. Bo oczywiście tak, siekiera jest, zbrodnie były straszliwie, ale myślę, że czytelnik sobie sam tutaj to znajdzie. A skoro to jest kryminał i stoi na półce z kryminałami, no to raczej tam Harlekina nie będzie, tak? Ja myślę, że to jest świetna puenta naszej całej rozmowy, za którą bardzo ci serdecznie dziękuję. Ale na koniec zapytam jeszcze, jak wygląda spotkanie autorskie w Indiach? A, och, było cudownie. E, czytałam fragmenty. Ale to fragmenty... z polakami, którzy mieszkają w Indiach? Nie, czy... nie, nie, z, z lokalnymi, bardzo inteligentnymi ludźmi, ponieważ tylko tacy mogli przyjść na takie spotkanie. Była cała sala kinowa. Naprawdę, to było niesamowite. I, mm, I czytałam fragmenty po polsku i dostałam chyba największą owację. I co oni na to? No, melodia języka. A. To było wspaniałe. Ale też byli bardzo zainteresowani. to była, Byłam wtedy z Saszą Załuską, która uwaga, jest profilerką, samotną matką, sama rozwiązuje zagadki z detektywem. Ma jeszcze mnóstwo innych cech, ale już nie będę opowiadać, bo o tym jest w książkach. I te kobiety do mnie podchodziły, jakby to była jakaś opowieść science fiction, ponieważ jakby ich kulturowo, w ogóle to byłoby niemożliwe, żeby to, to nastąpiło, żeby kobieta wykonywała taki zawód i funkcjonowała w takiej rzeczywistości i na dodatek była na równi. One, mi, one podchodziły i pytały, ale jak to, po prostu na równi z mężczyznami? Czyli doznałaś, yy, one doznały dzięki tobie szoku kulturowego. Ale przygotowana to ty jesteś. Chwała ci za to. Dziękuję ci bardzo, Kasiu, że byłaś gościnią mojego dzisiejszego podcastu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.